Też może nastąpić rozkład. Czyli z jednej strony Rosja jest groźna i atakuje, z drugiej strony Rosji grozi, tej federacji grozi rozkład. Światyzny polecił dużo szybko, jak rozumiem. I nadzwyczajno nasycono. Ja spodziewałem się, że otrzymali intelektualne zadowolenie. Наталія Дерев'яна. Літня школа взагалі стала досить гарною можливістю стажування на тему політичних візій сучасних, як польських, так і українських істориків. Мені сподобалося взагалом найбільше це, по-перше, лекторіум польської мови, який є досить корисним для розуміння культурного коду поляків і взагалі їхніх бачень на україно-польські відносини і на роль і місце України взагалі в східноєвропейському регіоні. Сподобалося те, як польські лектори опозиціонували себе до українців і української культури, і української мови. Сподобалося те, що вони не були заангажованими сьогоднішніми стереотипами про проблеми україно-польського діалогу. І це вразило мене по-своєму. Школа Всходня Летня, яку realizujemy w Ostrogu, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska, jest jedną z kilku takich szkół, które pilotuje, prowadzi organizacyjnie i merytorycznie Studium Europy Wschodniej. Ona jest szczególna z racji tej, że uczestnikami tej szkoły są tylko i wyłącznie studenci z uczelni ukraińskich. Z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej z Kijowa, z Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu Iwano-Frankiwska i Akademii Ostrogskiej. To ma szczególne znaczenie dla tych młodych ludzi, ponieważ oni w ramach studiów przemiennych będą w Polsce studiowali Studium Europy Wschodniej przez kolejny semestr. Część rozpocznie studia w Polsce już w październiku, jeszcze wcześniej będą na przygotowaniu, na kursie języka polskiego, takim trzytygodniowym, ale bardzo intensywnym, poznają wtedy Warszawę, będą studiowali przez pierwszy semestr w Warszawie i w lutym przyjedzie druga grupa z Iwano-Frankiwska. To jest taka, powiedziałbym, duża pomoc ze strony Studium Europy Wschodniej, bo wykładowców, którzy przyjeżdżają tutaj, cały tydzień pracowaliśmy. Obchodzimy w tym roku jubileusz, bo była to piąta szkoła letnia. Miałem przyjemność być kierownikiem tej szkoły już piąty raz. Koledzy, pan dr Adam Balcer, dr Kazimierz Wójcicki, czy pan konsul Marek Gołkowski, uczestniczą już po cztery razy w tej szkole. Oprócz tego, że prowadzimy wykłady, przekazujemy wiedzę merytoryczną i historyczną dotyczącą tradycji, wspólnych tradycji walk o niepodległość Polski i Ukrainy na początku XX wieku. Te tematy mają szczególną wartość dzisiaj dla jednego i dla drugiego kraju. No, nie ukrywajmy, w dość trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o politykę historyczną, z którą aktualnie się spotykamy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pragnę podkreślić, że szkoła ma także wybitnie bogaty program kulturalno-historyczny, związany z tradycjami Wołynia, związany z tradycjami samego miasta Ostroga. Zwracam uwagę, że studenci z uczelni ukraińskich nie znają historii swojego miasta, nie znają historii swojej ziemi.
Piąty rok z rzędu ci, co przyjeżdżają z Kijowa, nigdy nie byli w Ostrogu. Nigdy nie słyszeli o Krzemieńcu. Jakie to jest piękne miejsce, jaką ma wartość ten Krzemieniec historyczną i kulturotwórczą dla Wołynia. To wszystko jest dla nich absolutnym odkryciem. No sam Ostróg jest wybitnie ciekawym miejscem z racji wielkiej historii tego miasta. Oczywiście jest to książę Konstanty i Wasyl Ostrogski, słynna akademia założona, mająca prawie 450 lat, drukarnia, Muzeum Księgozbioru, to, które znajduje się w Muzeum Akademii, ale drugie mamy w Baszcie Łódzkiej, gdzie znajdują się też wspaniałe stare księgi, no, rzadko spotykane dobra kultury w muzeach ukraińskich. Zamek w Ostrogu, synagoga, kościół polski, no, wielki, potężny cmentarz żydowski, który poraża dosłownie swoim widokiem, jak są przepięknie wykonane macewy. I historia tego cmentarza, gdzie za czasów Sowietów urządzano tam zabawy, potańcówki i pijaństwo, no przecież niespotykana. Myśmy jeszcze w środę poszli na cmentarz tatarski. Ja już kolejny raz poprowadziłem kolegów swoich, żeby zobaczyli mogiły tatarskie i są te same nazwiska, Bajraszewski, jak w Warszawie na cmentarzu tatarskim. Bohaterowie Wojska Polskiego, pułkownik Bajraszewski, to jest jego rodzina tutaj. Oczywiście idziemy, pokazujemy także kompleks koszar 19 Pułku Łanów Wołyńskich, gdzie znajduje się dzisiaj szkoła wojskowa, liceum wojskowe z Wojennych Sił Ukrainy, no i częściowo akademiki studentów. I idziemy do naszego pomnika na cmentarzu polskim. Tam, gdzie pracowaliśmy ze studentami w zeszłym roku, w grudniu, gdzie żeśmy oczyścili, wyrąbali kawał lasu, to drzewa, chaszcze, cierniste. Studenci pracowali po to, żeby oczyścić miejsce przy tym pomniku naszych żołnierzy poległych w walce o Ostróg w 1920 roku w lipcu z konnicą Budionnego. To jest wielka wartość, żeśmy tu mogli pracować, że władze miasta dozwoliły na taką pracę i myślę, że jeszcze w tym roku przyjadę ze studentami, żeby dalej tą pracę kontynuować. To wszystko się składa na tą otoczkę, powiedziałbym, Szkoły Wschodniej Letniej w Ostrogu, którą robimy. Nie tylko meritum, nie tylko sala wykładowa tutaj, gdzie prowadzimy wykłady, ale właśnie wyjście w teren, pokazanie historii, kultury tego miasta wielokulturowego, tych społeczności, które przez wieki żyły wspólnie i nie było żadnych konfliktów, nie było tutaj zadrażnień między nimi. Dziękuję za uwagę.